tajemniczych okolicznościach w iście magicznym miejscu pojawia się postać Juliusza Rogera, wybitnego lekarza, twórcy rybnickiego szpitala. Choć od jego tajemniczej śmierci minęło ponad 150 lat, wciąż ta wybitna postać wraca i pojawia się w różnych sytuacjach. Trafił na Śląsk z uwagi na to, że panowała tutaj epidemia tyfusu. I książę Raciborski sprowadził tutaj młodego, dobrze zapowiadającego się lekarza do tego, żeby opanował tę epidemię. Epidemię związaną głównie z biedą. Juliusz tutaj przyjechał, został po jakimś czasie królewskim radcą sanitarnym, czyli jakby był tam takim wyższym rangą lekarzem. I raz, że opanował tę epidemię, zaczął tych ludzi tutaj leczyć. I do dzisiaj o tym Rogerze się mówi bardzo dobrze, tutaj w Rybniku, w Rudach, w Raciborzu, z racji tego, że on leczył głównie za darmo. I ostatecznie wymyślił, że skoro tu jest ten Rybnik, takie duże miasto, że nie ma szpitala dla kobiet. I ta pierwsza część, którą tu panowie widzicie, czyli ten pawilon odtąd dotąd, to był szpital, miał z przeznaczeniem dla biednych kobiet. To był człowiek naprawdę renesansowy. Zbierał chrząszcze, był wyśmienitym entomologiem, uznanym jak na tamte czasy, pisał pracę nawet na ten temat. Dodatkowo był myrmekologiem, myrmekolog to jest specjalista od mrówek, zajmował się mrówkami, ornitologiem. Jego kolekcja ptaków niestety zaginęła w czasie II wojny światowej, nie wiadomo co się z nią stało. No i ostatnia rzecz, którą mu zawdzięczamy my jako tutaj Ślązacy mieszkający na tym terenie, to jest to, że on zebrał pieśni z tego regionu, czyli był etnologiem. Cały ten kompleks Juliusz przeszedł na własność miasta i wtedy rozpoczęły się takie prace w kierunku rewitalizacji tych budynków i ożywienia. Rewitalizacji w sensie remontów budynków, ale też ożywienia w sensie ludzi, czyli tego, żeby mieszkańcy Rybnika mogli korzystać z całego kompleksu Juliusz. W tym miejscu są bardzo silne emocje. Jest coś, co wiąże Rybniczan z tym miejscem. Było zamknięte za takim murem, trawa, chaszcze i po prostu źle wyglądało. Świadomość, która też się społeczna gubiła tutaj w tym wszystkim. Wiele pokoleń, młody Rybniczan mówiło, no coś za tym czerwonym murem jest, ale co nie do końca wiemy. Wiem, że ta przestrzeń publiczna, która ma korzenie XIX-wieczne, może na nowo cieszyć Rybniczan, może na nowo służyć naszej społeczności. Pierwsze działania miały miejsce w tamtym roku, już we wrześniu. W ramach festiwalu Zikru odbyło się coś wyjątkowego, to znaczy Animalium. Animalium, czyli takie wydarzenie, które było dedykowane Juliuszowi Rogerowi. To było poświęcone jego pasjom, czyli entomologii, przyrodzie, owadom. Wszystko to, co widać było, że budzi jego wielkie zainteresowanie. Złota pszczoła, różne dziwy opowiada. W tym roku też odbędzie się Animalium, odbędzie się 15 września, czyli już nie będzie w ramach festiwalu Zikro, ale będzie tydzień po festiwalu Zikro jako osobne wydarzenie, jako takie święto związane z Juliuszem Rogerem. Obydwa te budynki będą otwarte dla mieszkańców i będą służyły jako takie centra edukacyjno-kulturalne. W jednym, czyli w budynku Juliusz, będzie takie edukatorium związane właśnie, czy stworzone wokół Juliusza Rogera, a bardziej wokół przyrody na Górnym Śląsku. Jeżeli chodzi o drugi obiekt, czyli o budynek Rafał, planujemy tam utworzenie samorządowej jednostki kulturalnej, która będzie takim muzeum medycyny i farmacji.
mówię takim muzeum, dlatego że nie chcemy z tego stworzyć jednostki muzealnej, ale takiej jednostki bardzo mocno odwołującej się do artefaktów związanych z medycyną i z farmacją. Nie chcemy pokazać tylko industrialnego dziedzictwa, chcemy pokazać przejście właściwie człowieka od świata przyrody do tego świata, który jest związany z dziedzictwem materialnym i działalnością człowieka, ale akcent główny to właśnie przyroda Górnego Śląska, to również postać Juliusza Rogera, osoby, która łączy różne światy. Trzeba nawiązać tam trochę do tradycji i pokazać również w tej perspektywie problemy współczesnego człowieka, czyli troskę o zdrowie, o zdrowy tryb życia. Myślę, że te wszystkie wątki tutaj zaistnieją.